Cześć, z tej strony Zeus. Na tej rozkminie taktycznej zobaczymy, jak Virtus Pro odbija Bombsite B na mapie D-Cache. Przy życiu pozostaje 3 terrorystów oraz 3 antyterrorystów, ale myślę, że metodyka odbijania jest taka sama w przypadku nawet 5 vs 5. Następuje odsmołkowanie cebuli oraz ventrumów, następnie splashowanie oraz pikowanie odpowiednich pozycji przez poszczególnych graczy. Dodatkowo wyrzucane zostają mołotowy, które mają wykurzyć schowanych terrorystów. Początkowo zwróćmy uwagę na Morelza. To on na początku opiekuje się midem i sprawdza, czy ewentualnie występuje lurker od strony terrorystów. Następnie cofa się na respad CT. Skanuje on ventrumy w celu zadania ewentualnego jakiegoś damage'a terrorystom schowanego właśnie gdzieś tam w okolicy ciemni. Następnie ustawia się pod smoka zasłaniającego wizję od cebuli. Dorzuca on jeszcze mołotowa na standard oraz flashuje na wyjście. Jest pierwszą osobą pikującą. Jego zadaniem jest czekowanie headshota oraz sighta. Kolejnym zawodnikiem jest Michu, który na standardzie kryje mida. W momencie, kiedy zajęte zostaje B, jego zadaniem jest utrzymanie CT pod kontrolą. Wyczekuje on kontakt z gniazda, następnie wychyla się pod niebieską i wchodzi na site, popisując się niesamowitym skanem przez smoka. Zadaniem paszy dobiegającego z bombside'u A jest spalenie trójek oraz odsmokowanie ventrumów. Następnie rzuca jeszcze nade'a na trójki oraz wychyla jako repik po Morelzie. Zapewne związane jest to, że posiada AWP oraz ciężko byłoby mu sprawdzenie kilku pozycji naraz posiadając daną broń. Właściwie to on jest odpowiedzialny za defowanie paki. Bardzo ważnym czynnikiem sprzyjającym Virtus Pro przy odbijaniu bombsite'u B było bardzo małe utility w posiadaniu przez Izako Bors po zajęciu bombsite'u. Również bardzo ważną kwestią jest tutaj rozdysponowanie zawodnikami, gdzie zawodnicy z gniazda pikowali headshot oraz sight, natomiast zawodnik z CT miał zadanie czekować niebieską. To było wszystko, dzięki za obejrzenie odcinka, do usłyszenia, cześć!